Witam. No zobaczymy, jakie to będą pytania. Pierwsze pytanie od Macieja. Maciej Franek Domagalski zadał pytanie, czy lubi pan kartofle? Na dzień dobry pytanie o jedzenie. Szczerze, no, lubię ziemniaki. Dosyć rzadko ostatnio jem, ale bardziej lubię bataty, czyli takie słodkie ziemniaki. Dosyć często moja żona je robi, także te lubię, można powiedzieć, bardzo. Maciej, mam nadzieję, że ta odpowiedź Cię usatysfakcjonowała. Drugie pytanie Bartosz Lasek. Z jakim klubem, w którym Pan grał, ma Pan najlepsze wspomnienia? Z jakim klubem, w którym grałem, tak? Czyli można powiedzieć z przeszłości, no bo wiadomo, że w Termalice jeszcze gram, także myślę, że wszystkie kluby, w których gdzieś tam grałem, wspominam pozytywnie, bo dla piłkarza przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby zawsze grał i ja gdzieś w tych klubach, gdzie byłem, to raczej zawsze grałem, ale tak chyba najmilej mimo wszystko wspominam pobyt w Gdańsku i w Lechii, bo tam spędziłem 2 lata, wiadomo, fajny klub, fajni kibice, tam zrobiliśmy awans na zaplecze Ekstraklasy, później się utrzymaliśmy, no i też stamtąd można powiedzieć dostałem się do Ekstraklasy, tam się wypromowałem i generalnie do dzisiaj mam w Gdańsku dużo znajomych wśród kibiców i na pewno ten pobyt bardzo, bardzo dobrze wspominam. Mateusz Czupryna pyta, kiedy Liga Mistrzów w Niecieczy? Kiedy Liga Mistrzów w Niecieczy? Ojejku, no ciężkie pytanie i chyba bardziej do pani prezes i prezesa. No, nie wiem, no. Mam nadzieję, że doczekamy się może kiedyś takich czasów. No, nie miałbym nic przeciwko temu, żebym kiedyś przyjechał do Niecieczy na taki mecz. Zobaczymy, czy kiedyś będzie taki moment, no wiadomo, no, patrząc na ostatnią naszą historię, już chyba, nie wiem, 20 lat, tak, polski klub nie może się dostać do Ligi Mistrzów, także no, na dzień dzisiejszy Termalika jest pierwszy sezon w Ekstraklasie, także bardzo ciężkie pytanie. Pozdrawiamy Mateusza. Paweł Madejski pyta, czy Termalika utrzyma formę po przerwie zimowej? Myślę, że tak. Myślę, że będziemy grać to, co gramy teraz. Także zimowe przygotowania pewnie będą 2 obozy. Myślę, że po raz kolejny trener Mandysz nas dobrze przygotuje. Zresztą jak w każdej zimy, gdzie no, zasuwamy ostro, nie jest to łatwy etap dla zawodnika, bo wiadomo, zimą jest tak, że trzeba trochę więcej pobiegać bez piłki, trochę więcej czasu się spędza na siłowni, ale jak pokazała przeszłość, to zawsze po tej zimie jesteśmy dobrze przygotowani i tą rundę, można powiedzieć, wiosenną mamy dobrą, także ja z optymizmem na pewno będę czekał na tą drugą rundę, także wydaje mi się, że jak zawsze będzie dobrze. Michał Lepczyński pyta, czy do przyszłego sezonu stadion będzie spełniał wymogi dotyczące rozgrywek w europejskich pucharach. Nie wiem, czy to pytanie do Ciebie. No tak, chyba nie do mnie generalnie, bo wiadomo, że nasz obiekt się buduje, ale to myślę, że trzeba było zadać to pytanie raczej właścicielom i jak to będzie wyglądało. Także no niestety, ale na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Tomasz Nowak pyta, czy dla piłkarzy jest ważne to, ile klub ma kibiców i jak oni są zaangażowani w życie klubu? Czy się, no tak, na pewno wiadomo, że gra się dla kibiców, tak, i to w każdym klubie, jest ich bardzo dużo, w innych jest trochę mniej, bo wiadomo, to też zależy od miasta, od miejscowości, także no z tym zaangażowaniem to wiadomo, no są kluby, gdzie ci kibice ingerują dosyć mocno i nie zawsze to jest dobre, bo chcieliby mieć może za dużo do powiedzenia. Także, ale no, na pewno kibice są bardzo, bardzo ważni w tym całym świecie piłki, bo jakby nie było, to,
to gra się też dla kibiców, tak, i na pewno bez kibiców to by nie było to. Pytanie Igora Szychulskiego. Jaki mecz pana był najważniejszy i kto jest najlepszym piłkarzem na świecie według pana? Jaki mecz był najważniejszy, tak? Mój. Takie dwa pytania można. Aha, i najlepszy piłkarz to myślę bez problemu. Nie będę jakiś tam odkrywczy, ja jeśli powiem, że wiadomo, Messi, a w przeszłości dla mnie najlepszym piłkarzem był, uwielbiałem kiedyś oglądać Romario, także to już to był kiedyś, a teraz oczywiście Messi. A najważniejszy mecz, mimo wszystko, to myślę, że z tego zeszłego sezonu, gdzie zrobiliśmy ten awans, to myślę, że ten mecz jednak z Wisłą Płock był taki mega ważny i to całe to, co się działo przed tym meczem, bo gdzie długo, bardzo długo goniliśmy tą Wisłę Płock i nie mogliśmy ich dogonić, bo oni wygrywali, my wygrywaliśmy. I można powiedzieć, ten mecz taki urastał do takiego miana meczu sezonu i muszę powiedzieć, że to był naprawdę bardzo ważny mecz i euforia po nim była bardzo duża, radość w szatni także. Także myślę, że ten mecz będę pamiętał do końca kariery. Roman Duś zapytał, co myśli pan o trenerze Piotrze Mandryszu? Czy to był jeden z najlepszych trenerów, czy to jest jeden chyba z najlepszych trenerów, z którym miał pan okazję pracować? Kurczę, takie trochę niezręczne pytanie, bo przecież jeszcze z trenerem pracujemy, w sumie można powiedzieć, że będzie już zaraz 2 lata w styczniu. Dosyć długo, bo jeszcze tylko z jednym trenerem miałem okazję pracować 2 lata, także zapowiada się rekord. I no ciężkie pytanie, bo wiadomo, łatwiej się odpowiada piłkarzowi, jak już później się o kimś mówi, o jakimś trenerze, gdzie się kiedyś pracowało, tak? A nie chciałbym, wiadomo. No może odpowiem troszkę inaczej na to pytanie. Żałuję, że nie trafiłem na trenera Mandrysza wcześniej, gdy na przykład, nie wiem, miałem te 23-4 lata i byłem na przykład w Odrze Wodzisław w Ekstraklasie, a można powiedzieć, że trener miał tam dosyć blisko i dziwię się działaczom, że na przykład nie zatrudnili wtedy trenera Mandrysza, a chyba przez 2 lata przewinęło się tam z 6 trenerów. Także może tak na to pytanie odpowiem. Dobra, to jeszcze druga część tego samego pana, Romana Duzia. Jakiemu klubowi kibicuje pan za granicą? Za granicą? No za granicą kibicuję Realowi Madryt. Może to dziwne, że jest dla mnie najlepszy piłkarzem jest Messi, ale faktycznie jest dla mnie lepszy, a jestem kibicem Realu, a takim drugim klubem to jest Manchester United. Krzysztof Wszołek, co myśli pan o 2 najnowszych nabytkach drużyny, czyli o Martinie Jucharze i Marioliczce? Znowu niezręczne pytanie. No tak, no ciężko gdzieś tam oceniać kolegów z boiska, z szatni, to myślę, że bardziej pytanie powinno być do trenera. Ja jedynie mogę powiedzieć, że to są w porządku, fajni, weseli chłopacy. Także są dosyć krótko, ale myślę, że już się zaadaptowali w naszej drużynie i przyjęliśmy ich dobrze. Myślę, że ta aklimatyzacja przebiegła i dosyć szybko i fajnie. Także mam nadzieję, że wniosą do drużyny dużo jakości, a ocenę pozostawiam kibicom i trenerowi. Mariusz Krakowski zapytał, skąd u ciebie ten ciągły uśmiech? Skąd u mnie ten ciągły uśmiech? No, taki jestem, no, że staram się gdzieś tam uśmiechać, tak chyba powinno być, jeśli jest się zdrowym, nie wiem, jest zdrowa rodzina, wszystko się układa tak jak gdzieś tam człowiek by tego chciał, no to ten uśmiech jest na twarzy, tak, wiadomo, nieraz są jakieś tam problemy, ale póki co oby ich było jak najmniej, także wydaje mi się, że po prostu taki jestem i tyle. Małgorzata Stokłosa, czy doping kibiców rzeczywiście pomaga w grze, czy dodaje skrzydeł? Doping kibiców czy pomaga w grze? No, myślę, że pomaga. Są momenty, kiedy ten doping jest potrzebny, kiedy na przykład drużyna zaczyna dobrze grać i wtedy wiadomo,
czuć każdą dobrą akcję, reakcja na trybunach, także to na pewno jeszcze bardziej pomaga drużynie, żeby gdzieś tam szła do przodu. Nieraz wiadomo, nie idzie, ale myślę, że akurat nasi kibice są dosyć wyrozumiali, bo wiadomo, w niektórych klubach jest to ciśnienie ze strony kibiców dosyć duże i nie zawsze to tym drużynom pomaga. Każdy gdzieś tam, nawet mamy teraz przykład, jak jeździmy na te mecze wyjazdowe, to jak komuś tam nie idzie, no to te okrzyki z trybun nie są raczej pozytywne, także ale myślę, że doping na pewno pomaga. Kamil Nowakowski, czy marzy Pan o europejskich pucharach w Niecieczy i czy liczy Pan na powołanie do reprezentacji? Może najpierw na to drugie pytanie odpowiem. Nie, no nie ma się co oszukiwać, że już 32 lata, także mój czas minął, także nie liczę. Nie to, żebym gdzieś tam nie był ambitny, bo ja jestem ambitny i wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje cele i marzenia, ale no nie, to myślę, że nawet nie ma tego w mojej głowie. A pierwsza część, jeśli chodzi o europejskie puchary, była, tak? Czy... Tak, czy w Niecieczy. No to nie wiem, czy ja się tego tutaj doczekam, ale życzę na pewno tutaj właścicielom, żeby kiedyś te puchary tutaj w Termalice były, bo mam nadzieję, że Termalika będzie dosyć długo grała, albo nawet długo będzie grała, kilkanaście lat w Ekstraklasie, no bo skoro Odra Wodzisław, klub, w którym byłem, chyba się utrzymał 13 lat rzędu w Ekstraklasie i tam chyba, o ile się nie mylę, grał w pucharach w jakimś sezonie, także nic. Teoretycznie za rok jeszcze byście mogli grać, to by się zdało. No nie wiem, na razie mam kontrakt do czerwca, zobaczymy, ale generalnie różnie. W naszej lidze naprawdę wszystko jest możliwe. Kiedyś Piast Gliwice po awansie do Ekstraklasy od razu wskoczył do tych pucharów. Nie mówię, że oczywiście, że Termalika teraz załapie się do pucharów, no bo na razie jakby patrzymy realistycznie na to, gdzie jesteśmy i przede wszystkim chcemy grać dobrze w piłkę i się jak najszybciej utrzymać, ale myślę, że w przyszłości stać ten klub, żeby być w czołówce naszej ligi. Mateusz Dyja, co sądzisz o nielicznych fanatycznych, którzy zawsze w niedużej liczbie dopingują wasz zespół? Co sądzę? No na pewno pozytywnie ich odbieram, tak, bo generalnie trzeba powiedzieć, że w tym sektorze, gdzie ci kibice dopingują, jest jakby duży przedział wiekowy, bo są tam młodzi ludzie, są ludzie, można powiedzieć, w średnim wieku, także są tam kobiety, także na pewno ich odbieram bardzo, bardzo pozytywnie, zawsze po meczu idziemy do nich i gdzieś tam z nimi po meczach wygranych krzyczymy. Także to jest na pewno fajne. No i myślę, że jest ich też coraz więcej. I myślę, że jak ten nasz stadion będzie już oddany, no to ta grupa tych kibiców takich, co cały mecz tam dopinguje, będzie coraz większa. Drugie pytanie Kamila Nowakowskiego namierzyłem. Czy drużyna lubi część spotyka się prywatnie poza treningami? To jest pierwsza część tego. No tak, spotykamy się, wiadomo. W drużynie jest tak, że z kimś się gdzieś tam bardziej trzyma, z kimś, no wiadomo, no nie ma takiego kontaktu, no nie, wiadomo, też nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy gdzieś tam codziennie się musieli spotykać, ale tak, no nieraz się spotykamy, czy nasze dzieci chodzą też do jednej szkoły, czy żony też się nieraz spotykają, czy to na kawę, żeby pogadać. Także no tak, jest ten kontakt i to tyle. Ja cię jeszcze dopytam, z kim się najbardziej kumplujesz? Z kim się najbardziej kumpluję? No wiadomo, tak jak mówię, z tymi kolegami, z którymi gdzieś tam mieszkam na osiedlu, bo to wiadomo, mieszkam tam z Emilem Drozdowiczem, z Krzysiem Kaczmarczykiem, ale też dosyć często spotykamy się z naszymi dziećmi i żonami, z Darkiem Jareckim i oczywiście Dawidem Sołdeckim. Także z nimi można powiedzieć najcięższy taki kontakt, jeśli chodzi poza treningami i meczami. Kamil jeszcze dopytuje, czy masz świadomość, że macie tysiące kibiców w całej Polsce?
No myślę, że tych naszych kibiców naprawdę jest coraz więcej i to widać. Nie tylko w samym Tarnowie, gdzie mówię, kiedyś to nie było tak, że gdzieś tam ktoś nas rozpoznawał, tych ludzi naprawdę jest coraz więcej, czy właśnie tutaj w tym miejscu, gdzie często przychodzę z córką, czy jak się idzie na zakupy do galerii, czy miałem taką sytuację, że byłem też z córką na angielskim i tam jeden z panów mnie rozpoznał, także myślę, że tych kibiców jest coraz więcej i oglądają na pewno te nasze mecze w telewizji i myślę, że ludzie nam kibicują, tak, bo wiadomo, jesteśmy z najmniejszej miejscowości w historii polskiej piłki i myślę, że ta sympatia jest coraz większa. Mikołaj Walkowicz pyta, jakie są dalsze cele na ten sezon? Moje? Czy moje? Moje cele? No na pewno chciałbym być w formie cały czas, no, chociaż ostatnie dwa mecze, można powiedzieć, mi nie wyszły. Chciałbym jeszcze zdobyć kilka goli, mieć kilka asyst, oczywiście, żeby drużyna była jak najwyżej w tabeli. No i żebyśmy dawali radość wszystkim naszym kibicom, naszym właścicielom, naszym rodzinom, którzy nas, wiadomo, oglądają przed telewizorami, także dobrze grać i być zdrowym. I ostatnie pytanie, Paweł Leniart, to jest i pytanie, i wyznanie. Jak długo zamierzasz zostać w Termalice? To jest pytanie, a wyznanie, jak dla mnie jesteś najlepszym piłkarzem tej drużyny? O kurczę, jak długo? No nie wiem, jestem tu już piąty sezon, tak? Można powiedzieć, piąty rok jestem w Termalice, generalnie już w sumie jestem 10 lat poza Pomorzem, także nie wiem, zobaczymy co będzie po sezonie, czy zrealizujemy te cele, które gdzieś tam mamy założone przez właścicieli, jakie będą moje statystyki. No, dobrze się tutaj czuję w tym klubie, także Jeśli pani prezes będzie chciała i trener będzie mnie widział w drużynie, no to może zostanę na kolejny sezon. Na razie nie chciałbym tak daleko wybiegać w przyszłość. Jestem zadowolony z tego, jak tutaj jest. To był Kuba Biskup w cyklu Pod Ostrzałem. Pierwszy byłeś pod ostrzałem, czy to jakaś taka rola ciężka była dzisiaj? Nie, no nie byłem. Pytania, no może niektóre były takie niezręczne, ale myślę, że nie aż takie mega ciężkie, także no ktoś musiał zacząć, także zobaczymy, jakie pytania będą mieli następni koledzy. A które pytanie ci się najbardziej podobało? Wyróżnijmy kogoś może. Które pytanie się najbardziej podobało? Możesz wziąć kartkę i tutaj wyróżnić kogoś. Temu na pewno było to pytanie, jaki ten mecz był dla mnie najważniejszy. To musiałem się na pewno troszeczkę zastanowić, bo jednak tych meczów już trochę było i myślę, że to pytanie było takie. Czyli takie. Igor Szychulski, pozdrawiamy serdecznie Igora. Tak, pozdrawiamy Igora. I ja mam teraz taką prośbę, żebyś nominował kogoś do następnego ostrzału. A, no to nominuję Dawida Sołdeckiego. Dawid Sołdecki, więc następne pytania będą dla Dawida. Dawid, szykuj się, wyszukujcie pytania, będzie na pewno post na Facebooku Termaliki, tam zadawajcie pytania i my je przekażemy Dawidowi. Dziękujemy, Tomek Wyryński. Dziękuję, pozdrawiamy.